Cześć wszystkim, mamy już nowe artefakty z tygodnia drugiego. W tym materiale pokażę Ci wszystkie artefakty, które można skolekcjonować. Jest ich oczywiście 5, no i pierwszy znajdziemy tutaj, czyli tam, gdzie wykonywaliśmy jedno z zadań tygodnia. Tutaj będziesz miał wszystkie pokazane właśnie artefakty po kolei, jak sobie je odblokować. Także pamiętaj jeszcze, żeby stawić subikapeczkę w górę, bo oczywiście wszystkie artefakty będę Wam i zadania pomagał robić w tym sezonie. No i również gorąco zachęcam do wpisania kodu twórcy SEIKAMSTAR w sklepie, dlatego że mega mi pomagasz używając mojego kodu. Ja jeszcze zachęcam do wzięcia udziału w konkursie na Harley, wszystko jest w opisie, bardzo łatwy konkursik, można sobie zgarnąć, tak zachęcam do wzięcia udziału. Ale zajmując się artefaktami, no to bierzemy sobie pierwszy, znajduje się on za fortem Naleśnik i jak widzicie jest on już tutaj widoczny, znajduje się na tym dużym takim talerzu satelitarnym, no i po prostu oczywiście jak zawsze, po prostu w niego wlatujemy, myk, no i mamy podniesione, zyskaliśmy 4 artefakty, no i jak widzicie zadanie jest wykonane. Teraz pokażę jeszcze oczywiście na mapie jak to wygląda. Proszę bardzo, tylko tryb spectatora, żeby sobie włączyć. No i jak widzicie, dokładnie, o proszę, w tym miejscu Królowy Kasztel. Mamy tutaj Potne Piaski i dokładnie tutaj mamy Fort Naleśnik i tutaj mamy pierwszy artefakt, także podnosimy sobie go. No i zadanie pierwsze mamy zrobione. Lecimy sobie z drugim artefaktem i drugi artefakt znajdziemy niedaleko przyjemnego parku, niedaleko Blinden Parku, a dokładnie znajdziemy go tutaj na Iglicy Starej, na tym domku. Znajdziemy go pod schodami, no i sobie spadamy i już Wam oczywiście pokazuję, gdzie go dokładnie znajdziemy. Pamiętajmy, że właśnie mamy 5 artefaktów co tydzień, także jak coś śmiało wpadajcie na kanał, bo na pewno wszystkie tutaj będą dokładnie pokazane. I też pamiętajcie, że nie musicie ich robić od razu. Jeśli nie zrobisz ich po prostu w tym tygodniu, możesz spokojnie sobie zrobić je w późniejszym terminie, nie ma żadnego z tym problemu. My już sobie spadamy i powinniśmy zaraz widzieć tutaj ten artefakt, czy my go tutaj gdzieś widzimy. Zaraz sobie zaczniemy, powinien nam się zrenderować i powinien być, jest. Jak widzicie, znajduje się pod schodami, tak jak mówiłem. Także sobie oczywiście spadamy i go podnosimy, myk, myk, myk. Mamy tutaj, proszę bardzo, podniesiony artefakt jest zebrany. No i dokładnie znajduje się w tym miejscu, jak pokazałem. Proszę bardzo, widok mapy, jeszcze przyjemny park. No i tutaj mamy na znaczniku nasz artefakcik. Także lecimy na iglicę, no i drugi mamy zebrany. Trzeci artefakt znajdziemy dokładnie na obecnym znaczniku, czyli na moście. Znajdziemy go około kurzianego tutaj kompleksu, dokładnie w tym miejscu. Wbijamy sobie na ten most i tutaj mamy właśnie nasz trzeci artefakt. Jak widzicie, tutaj nawet chyba już lecą ludzie. Także sobie go oczywiście podniesiemy i będziemy mieli kolejne właśnie 4 tutaj fluksy tej waluty do wydania naszego skinka. Powinniśmy zaraz go widzieć i dokładnie chyba idealnie nawet trafiłem znacznikiem. Powinien być tutaj ten artefakt, także sobie go zgarniamy. Tak, jak widzicie, jego już widzimy, także jest dokładnie pod tym drewnianym czymś. Podnosimy sobie, myk, no i mamy zaliczony właśnie kolejny artefakt. Proszę bardzo, wszystko jak widzicie działa. To jeszcze oczywiście na mapie wygląda w ten sposób, dokładnie tutaj jak mamy ten mościk pod kukurydzianym, to sobie podnosimy, no i to wszystko jest zaliczone. Proszę bardzo, mam nadzieję, że wszyscy sobie to znajdą, ale tutaj problemu żadnego nie powinno być. Teraz wbijamy sobie po czwarty artefakt, który znajdziemy dokładnie tutaj. Jak widzicie, mamy znacznik ustawiony o w tym miejscu, także sobie lecimy w okolicach iglicy. Mamy znów na iglicy tutaj właśnie ten artefakt, no i powinien być dokładnie gdzieś o w tym domku, także sobie wbijamy tutaj i zaraz powinniśmy go odebrać. Już sobie tutaj ląduje, no i tutaj zaraz go powinniśmy widzieć. Proszę bardzo, to jest z tego co kojarzy ten domek. Czy mamy go tu? Mamy. Jak widzicie, jest dokładnie w tym domeczku, pod tym daszkiem, także wbijamy sobie tutaj. No i pyk, mamy odebrane. Także proszę bardzo, tutaj dokładnie jest to miejsce. Jeszcze się rozejdź, żeby było wszystko jasne. Myk, myk, myk. Mamy, no i na mapie oczywiście jest to ten domek, także proszę bardzo, odbieramy. No i zadanie mamy zaliczone. Został nam jeszcze jeden artefakt, czyli artefakt piąty. No i lecimy po ostatni artefakt, który znajdziemy w tym miejscu. Lecimy sobie dokładnie tutaj i on powinien tutaj leżeć na tym naszym właśnie kółeczku wodnym, tak już tutaj wbijamy. Jest to już ostatni artefakt w tym tygodniu. Czy my go tutaj widzimy? Tak, jak widzicie, już tutaj inni latają, cała tutaj chmara ludzi. Także sobie odbieramy to, myk, jesteśmy, wzięliśmy, wszystko mamy zaliczone, wszystko gotowe. Także jeszcze wam oczywiście pokażę. Jest to dokładnie, proszę bardzo, ten mniejszy taki, to mniejsze koło, to jak widzicie na dole mamy to duże, ale chodzi dokładnie o to mniejsze przy tutaj tyrolce, także można skorzystać sobie też z tyrolki jak najbardziej. No i generalnie to jest wszystko, jakby proszę bardzo, dokładnie w tym miejscu, gdzie mamy znacznik, zaliczamy sobie co najmniej, no i mamy 5 artefaktów zebranych, także mam nadzieję, że Wam się ten materiał przydał. Pamiętajcie, że jeśli ten odcinek Wam się przydał, to walnijcie subika, łapeczkę w górę, bo lecimy po 70 subów. No i oczywiście kodzik SEIKAMSTAR będzie mega miło, bo tak jak wspominałem, wszystkie wyzwania u mnie znajdziecie. Ocenię jest jakiś live'ik i odcinek z Fortnite'a, więc myślę, że kanał warto wspierać. Dzięki wszystkim, życzę powodzenia w robieniu tych questików, no i życzę miłego dnia. Trzymajcie się, następnego, siema!